Elo, elo, kolejny odcinek naszej przygodowej gry Super Mining Me, gdzie razem z Plagą odkrywamy tajemnice podziemi. Tak jest, tak jest. Ale jest giga czadersko, Plaga, bogowie, ale jest dobrze. Ej, mam już wszystkie materiały do kolejnego zadania. Dobra. Bo w ostatnim odcinku zrobiliśmy już bardzo dużo zadań, chyba ze 4, a teraz robimy 5, jest bardzo trudne, ale wykonamy je bez problemu. No Plaga, no oczywiście, że tak, to dawaj. Tyk, zrobione. I cegły odblokowaliśmy, cały tier pierwszym odblokowaliśmy. Wszystko już mamy? Ale akcja. Ej, rzeczywiście. To trzeba je zobaczę i to jest co to powoduje? Limit wagi i przedmioty plus 10, fajne. No, no fajne ulepszenie. Plago, o! Musieli wyższy tier odblokować. No, będzie musieli, ale... Ale co to dla nas, Plaga, jesteśmy super. A jak jesteśmy super, to łatwo to zrobimy. Ej, a da się niszczyć te platformy, tak BTW? Da się. Możesz na nich stanąć i je usuwać. Pojawia ci się tam taka opcja. A, faktycznie je zniszcz. No, będzie trzeba niszczyć, bo to widzę, że czasami... Tier drugi. Dobra, startuję misję tieru drugiego w takim Dawaj, razie. To startuj. Fluor jakiś, tu coś nowego. Wow. No, tutaj już chyba są takie rzeczy, co ich w ogóle jeszcze nie mamy, wiesz? Dobra, bo widać się to gdzieś głębiej będzie trzeba się za... zanurzyć pewnie, Plaga. Wiesz? Mhm. Dobra, to zanurzanko trzeba zrobić. O kurde, ja się zanurzyłem. Znalazłem coś chyba. Mówisz? Sprawdzaj, może to będą te nowe jakieś do zadania. Ciekawe. Kurcie. Te zadania fajna rzecz, naprawdę, przyjemnie. To jest, a to jest kamień. Dobra. O, mam skarb, Baladzik. Tak, ze skarbiks. A ja znalazłem jakąś opuszczoną kopalnię, Plaga. Ty gadasz? Gdzie? No, chodź tu, na setnym. O, poczekaj, zaraz będę, tylko otworzę tego dziada. Wow, udało mi się trafić! Cześć, wszystkie! I co dostałeś? O, lepiej, 6 koła, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. 6000! Wow. Ej, idealne miejsce za zbudowanie kopalni, mi mówią. Wow. Po zbudowaniu musisz upewnić się, że jest zasilana, łącząc ją z elektrownią. Po prostu przeciągnij kabel do elektrowni do kopalni za pomocą kilku złączników. Zasilana kopalnia będzie wydobywać autonomicznie przerwanie gromadząc zasoby dla nas. Wow, to niesamowite, czyli kiedy zbuduję tę kopalnię, z problemem z zasobami będzie rozwiązany? Wakacje, naprawdę, że nadchodzę. Obawiam się, że to nie takie proste, autonomiczne kopalnie są dość wolne i mają ograniczoną pojemność. Będziemy musieli zbudować mnóstwo kopalni, żeby rozwiązać kryzys zasobów na ziemi. Cóż, lepiej zacznij już pracą. Dobra, jest kopalnią, tylko nie kupam jeszcze, jak to się robi. Co muszę zrobić, żeby to kopalnię... Czyli tak klasycznie jak wtedy. Wybierz kopalnię, naciskając... A jest, kopalnia, faktycznie. Buduj. O nie, musimy dostarczyć rzeczy, żeby w ogóle zbudować kopalnię. Ta. Materiały normalnie, tak masz dużo. Tylko musimy tunel zrobić, jakiś porządny. Poczekaj, stąd zrobię tunel w dół. Niczego nie mam. A nie, miałem coś tam. Dobra, coś tam dostarczyłem od biedaka, ale tyle ile mogłem. Metale ziemne, metale przejściowe, metale akaliczne, dobra. Ile mogłem, tyle dostarczyłem i potem chyba trzeba przeciągnąć prąd, tak? Bo ten prąd tutaj jest. To są te słupki, o które Spójrz, pytałeś. To święcący kosmiczny kamień. Co to jest? To kryształ energii, głuptasie. Świetnie wygląda na ceny, wykopię go od razu. Nie polecałbym tego. Kryształ energii są silnie radioaktywne. Jednak świetnie sprawdzają się jako źródło energii dla elektrowni. Udostępnię ci instrukcję budowy. A widzisz, czyli musimy zabudować kryształ. Tylko powiem pioną stronę instrukcję, to muszę podać wybuchy jądrowe. Zwariowałaś? Spokojnie, ona tylko żartuje. On jest bardzo daleko od tej kopalni, czy nie? Jeszcze raz? Bardzo daleko jest od kopalni? Ale co jest od kopalni? Nie, obok. Ten kryształ. Obok jest. Dobra, git. Popię się tam do ciebie. Dobra, czyli tu trzeba wybudować te drugie chyba, czyli elektrownie, I guess. Zbuduj. No i tu trzeba inne rzeczy chyba dostarczyć, tak? Strasznie dużo dostarczania wychodzi na to. Tak, dużo dostarczania jest. Dobra, to ja wyzbyłem się totalnie z surowców, żeby tutaj podostarczać te pierdoły, więc doceń to, Plaga. No ja wyzbyłem się surowców, ale nie dostarczyłem maksa, bo tu dużo trzeba dostarczyć. O, jestem! Ale naprawdę dużo surowców, dużo wykopałem.
Nic na tym nie zarobiłem i no i tyle w temacie. Okej. To ja buduję. Deliver all. Pyk. 75%. To kopalnia prawie gotowa już. Ja wiem, I są kabelki. Tak, tak. I tam chyba trzeba przekabelkować potem. No, ale tak są nawet kable. To chyba nie musimy robić nic. Tak, a to tyle wystarczy? No to może wystarczy. Patrzę. Tu jest. Tak, są poprowadzone od jednego do drugiego. A tu jest bardzo dużo materiałów nad tym. To tak samo jak w tamtej kopalni było. Ale ziemię mam zapchaną. No dobra. No nie ma łatwo, blaga. Nikt nie mówił, że życie w kopalni jest łatwe. Nikt nie mówił. Dam radę. O kurde, kupiłem bardzo dużo. Dobra, trudno. Lecę. Czemu też kupiłeś? Dużo nitro kupiłem, że już nie mam pieniędzy na nic. No ale trudno. Coś tak, za coś. I to jest bardzo potrzebne. Cia. Nie, tutaj... tutaj tak zrobiłeś. No dobra. Ja skopuję to wszystko tutaj ładnie. Elegancio. A nie mogę niżej kopać. Bogowie, czemu? Czemu? Boże. Może ta planeta się już tu kończy. Nie. Nie wiem. Ale jedno wiem, że zmarnowałem ten nitro niepotrzebnie, bo za długo ten. O nie. No. Gorzej. Okej. Okay. A ja wszystko dostarczyłem tutaj do budowania teraz znowu. Ale może się planeta kończy, w sumie cholipka wie. Może to jest tylko takie, że trzeba planetę co chwilę zmieniać. Może tak sobie wymyślili. Ale tu... A, to drugi tier byłby na innej planecie wtedy? No może. No dobra, zaraz zobaczymy. Na spokojnie. Wydobądźmy tutaj te rzeczy. Wybudujmy te rzeczy na pewno. Tak. Ważne. Dobra, deliver all. Staram się skopać, ale też mam ziemię całą zapchaną, więc tak sobie po troszku. Ale damy radę. Dobra, cyk, cyk. Nie ma źle. Te platformy naprawdę ratują życie. No tak, wyobraź sobie wydobywać to bez platform. To byłoby nie do wykonania. A tak, do wykonania jest. Dobra, tu już 80%. A tu 57%, ale nic się nie zmienia. Kurde, może tu? O, jest. No i nie widziałem w ogóle tego fluorina. Nie ma go chyba na tej planecie, tak mi się wydaje, wiesz? No, możliwe, że nie ma. Rzeczywiście. No nic, zrobimy fabułkę, kopalnię i wszystko się dowiemy pewnie. Pewnie będzie rozwój fabuły. Na pewno. No i się dowiemy i co tam się dalej dzieje. To jest bardzo ważne, żeby to odkryć. Tak jest. Dobra, okej, to trochę jeszcze brakuje. No nic, lecę do góry, bo mam ziemię zapchaną. Ile brakuje? Dużo? No nie, w jednym mam już 80%, więc tam... Myślę, że dobre rany, kilka dobrych ranów i będzie zrobione. Dobra, idę zaraz zobaczyć. Szczególnie, że tam jakiś gatunek metali. Tutaj mamy metale akaliczne, te rzadkie, i metale zwykłe mamy. Brakuje, a tutaj w elektrowni... W elektrowni 65 mamy i też te rzadkie, akaliczne. Jakie to są akaliczne? Trzeba na Mendelejewa chyba zobaczyć, tak? Może akaliczne, zobaczyć, tak. Akaliczne to są na przykład sód jest, na przykład jest akaliczny. No, dobra, no to co? No to chyba kopią. Kopiomko. Kopu, kopu, cały dzień, całą noc. Kopu. Trzeba to wydobyć, plaga. Trzeba to wydobyć, nie ma o czym mówić nawet. Tak jest. Ja tu polecę może wyżej trochę, tam gdzie będą... O, są źródełka. Dobra, tylko się kopnę tak. Czacy, działamy. No, oczywiście, że działamy. Kto jak nie my, plaga. Ciekawe, jakie będą inne planety. I ciekawe, czy będą jakieś zagrożenia na tych planetach. Na przykład potwory, no. To, ja słyszałem, że tutaj na pewno w tej części to mnóstwo potworów jest. Słyszałem, więc... No mi się wydaje, że skoro ja tak słyszałem, to na pewno tak jest, panie plaga. Mechy bitewne, normalnie. Będzie właśnie wielka walka, będzie mechów. Co tu się nie będzie działo, panie plaga, no? Sobie nawet nie wyobrażasz, nawet pewnie strach cię w tym momencie przelatuje, co nie? Troszkę mnie zmroziło, jak sobie to wyobrażasz? Nic dziwnego, panie plag. Turbula horror się z tego zrobi, zobaczysz.
Może tak być, dobra, troszkę rzeczy pozbierałem, zobaczę. O, już pełny. Zbuduj. Idę do głównego szybu. To dostarczyłem. A widzisz, to jest jeszcze innego. To jest jakieś kakaliczne, to jeszcze jakieś inne. Łopanie. Dobra, ja tam zjadę na dół, zobaczę, bo mam dużo. Pełny magazyn mam, więc na pewno coś się znajdzie z tych rzeczy potrzebnych. Siemanko. Dobra, też dostarczyłem. Akalicznych najmniej o, mamy. O, gotowe. Tak? Kopalnia gotowa. Dobra, ale nie ma, nice. Ale nie ma, nie ma prądu. Nie ma prądu, ale dobra. Zobaczymy okay. Aż to, coś ten, bo musimy akaliczne no, jeszcze. Sprawdzam. Metale akaliczne. O, 92%, tylko no już nie. Czego brakuje? Alkaliczne i alkali. Alkaline i alkali, ale ja mam po angielsku. Akaliczne? A, czyli nie wiesz, który, nie wiadomo. Czyli pewnie magnez wapń. No, musimy magnez wapń pościnać. O, kopiemy, kopiemy. Będzie dobrze, będzie w porze. Tak jest. To jest nasz main objective. A ja sobie sprzedam parę rzeczy, kupię trochę ulepszeń, zarobię trochę hajsu, będzie w porządku. Ja cię kręcę, plaga, jakiś ciebie biznes plaks, co nie? Biznes plaks, tak nam nie mówią, dokładnie. Mówią. Dobra. Co ale... my tu mamy? Dobra, ja też sobie wlecę, żeby trochę pogarniać. No ale już niedługo i patrz, pasywnie będziemy zarabiać z tej kopalni i to spowoduje plaga, że będziemy, wiesz, nic nie będziemy musieli robić praktycznie, będziemy milionerami, przecież to jest najlepsza inwestycja, plaga. No gość, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Że mega bogata będzie 4000. Tak, będziemy turbo bogaci. Pieniądze będą nam spadać z nieba, plaga. Przecież to jest genialne. Co to jeszcze? Magazyn ziemi można zwiększyć. O, ale to fajne, takie, ale drogie, wszystko drogie strasznie. No, nie ma tanio, już teraz już są ulepszenia trochę wymagające. Myślę, że przeszliśmy już ten prosty etap gry, jesteśmy teraz na wysokim etapie. Wszystko jest drogie. A jest jakaś w ogóle odporność na ciepło, o ciekawe. No, ciekawe, czyli będzie coś... Czyli będą coś... groźne planety. Tak, będą planety, ja. Grozy. Dobra, no to co, dawaj, dokończymy te rzeczy, bo musimy nam kilka rzeczy jeszcze wydobyć. No, trochę tego jeszcze jest, ale damy radę. W sensie tylko elektryczności tak naprawdę, nam te kilka rzeczy pod elektryczność nam brakuje tak naprawdę. Mm. No ale nadal, trzeba je znaleźć. Ja to magazyn mi się zapycha. Już zapchany, no. Plaga, bo musisz inwestować w większy magazynek po prostu, no co właśnie dużo gadać. Mam, niby mam. Większy magazynek inwestujesz i wtedy nie będziesz żadnych problemów, no. To prawda. Dobra, ja tutaj też jakieś rzeczy znajduję i zbieram. Właśnie nie jestem pewien, czy cyrkon należy do tego gatunku tych metali, które szukamy, ale... No ale coś tu zbieram. Ja to zbieram wszystko, zanoszę tam, jak coś chce to zabiera, jak nie to sprzedaje i tyle. Nie przejmuję. Pamiętaj, że musisz zaznaczyć, co nie? Tam odpowiedni ten... Ale... Tam jest taki dostarcz wszystkie. Tak, jest? Jest, deliver all. Dobra. O, już jest, gotowe, nie musisz szukać. Mamy to! No, gotowe, nowa elektrownia! Wow, naprawdę udało ci się zbudować całą elektrownię na podstawie tej instrukcji? Ja nawet nie zrozumiałem połowy z niej! No cóż, z tyłu wycieka trochę płynów, ale jak to mówią, jeśli nie możesz tego naprawić taśmą klejącą, to znaczy, że nie użyłeś wystarczająco dużo, jak prawdziwy inżynier. Cieszę się, że to rozgryzłeś. Będziemy potrzebować tych elektrowni podczas tej ekspedycji. Słuchaj, możesz użyć łączy, aby poprowadzić kable z elektrowni do budynków, takich jak kopalnie. Okej. Okay. Wyślę ci również instrukcję budowy złączy. To bardzo proste, po prostu postaw je, aby połączyć automatycznie z innymi złączami lub pobliskimi budynkami. Okej. Okay. Upewnij się, że nie przekraczasz pojemności, bo inaczej nastąpi zwarcie. Dobrze wiedzieć, będę o tym pamiętać. Dobra robota, wygląda na to, że kopalnia stabilnie wydobyta. Wygląda na to, że działa. Nie twoja najlepsza robota, ale wystarczy. Hej, może z tym razem spróbujemy znaleźć instrukcję, która nie jest w jakimś obcym języku. Czy trzymasz ją do góry nogami? A, racja. Myślę, że wygląda świetnie. Zarządzam kopalniami, więc przyjdź do mnie, jeśli chcesz zabrać ze sobą lub wprowadzić zmiany. Okej, okay, idealnie. Wygląda to, że mogę już tu już kopać głębiej. Skała macierzysta jest zbyt twarda do wydobycia. Rozumiem. Wygląda na to, że nasza praca tu jest zakończona. A faktycznie, przejdźmy do nowej lokalizacji. Jakieś sugestie? Tak, skanuję teren od jakiegoś czasu. Wydaje mi się, że już kolejne miejsce do wydobycia. Według moich skanów powinno być około 2 razy głębiej niż to.
Lepiej zaktualizuj swój sprzęt, zanim tam wyruszysz. Dobrze, poświęćcie czas na zbadanie terenu i wróćcie do bazy, kiedy będziecie gotowi do przejścia na nowej lokacji. Zrozumiano, szefie. Dobra, czyli generalnie mamy już nową lokację, Plaga. A jak możemy się przenosić, jak będziemy chcieli, tak? Dobra, a jak pokazuje... Poczekaj, ja chcę zobaczyć te zarządzanie kopalnią. Bo to mnie ciekawi. Ciekawe, ciekawe. O, co jest grane? Co to za żółw? Dzięki za pomoc. Wow! Mutant, rozwal go, kim jesteś? Jestem Molly, miło cię poznać. Mamusiu? Czy możesz przestać być taki dramatyczny? Molly nie wygląda, jakby miała nas zjeść. Haha, nie zjem cię! Uff. Bo nie jestem teraz głodna. Żartuję, nie jem ludzi, jemy zasoby naturalne, dlatego budujemy nasze kolonie blisko miejsc wydobywczych. Dziękuję za odbudowanie naszej kolonii. Zwykle nie przypadam za gośćmi na Islajdorze, ale gdy założyliśmy, co zrobiłeś, uznałem, że jest bezpiecznie wyjść. Nie ma sprawy, ale szczerze mówiąc, jesteśmy tu głównie dla zasobów. Widzisz, na naszej planecie już się skończyły, więc przybyliśmy tu, by wam podpierdzielić je. Rozumiem, cieszę się, że mogę z wami podzielić zasobami, o ile będziecie odbudować nasze kolonie. Umowa stoi, jeśli poprosisz nas do nowych zasobów kopalni, z chęcią odbudujemy wasze kolonie po drodze. W takim razie polecałabym udać się na naszą sąsiednią planetę Flostrere. Jest tam trochę zimno, ale ma mnóstwo zasobów naturalnych. Mieliśmy tam kiedyś dużą kolonię, dopóki burze nie zmusiły nas do opuszczenia jej. Ale jeśli znajdzie sposób, aby je pokonać, może uda się odbudować naszą kolonię. Wygląda na to, że lecimy na Frostfelle, ekipo. Zakończcie na pracę i wróćcie do bazy, gdy będziecie gotowi do dalszej drogi. Dobra, fajnie. Czyli mamy... Okay. Jest zarządzanie kopalniami. Ej, zobacz! Poczekaj, ja tu... To? Nie wiem, o co tu chodzi. Że co, że musimy to zbierać, co? Idę zobaczyć. O co tu chodzi? Zbierać. Inwentarz. A co ja z tego zabieram do inwentarzu? O co tu chodzi? Kategoria Mines. A jest, collect, na dole klikasz. A jest, faktycznie. I zmieniasz, możesz zmieniać, co on ma tutaj, ten? Kategoria. Wybieramy, co on ma kopać. To nie kopie itra, bo itr jest najcenniejszy chyba. Chyba najdłużej kopie z drugiej strony. Ale itr jest najcenniejszy, niech kopie itr. A nie chcę kopieć, będziemy odbierać to, nie? Ale strasznie wolno kopie. A, kopie wow, mega wolno, bo 160 sekund jedno. A da się to ulepszać? Jest tu jakiś sposób na ulepszenie? Nie. I co, tylko trzy? Czemu są tylko trzy? Islandor? Jakby trzy kopalnie tylko będziemy mieli? Bank, bez sensu. Może. No dobra, no ciekawe. Trochę dziwne to jest z tymi kopalniami, szczerze mówiąc, ale... Ale to trudno. Rozumiemy. Dobra, to co, lecimy to na... tu jeszcze, czy lecimy? No właśnie. Chyba lecimy, Plaga, co nie? Nie wiem, czy jest sens zbierać. Jak myślisz, w planie Plaga? Będą droższe materiały na pewno. Lecimy. Nie ma co, chodź. Zawijamy się z tej... pewnie będzie. Zamykamy się z tego... graj z dołku. Nara, goście. Elo. Tamta się przyszła ledwo przywitać, a my już się zabijamy, nie? No fajnie. Dobra, poczekaj, zobaczę. I widzisz, na tej planecie na przykład nie ma, a mamy... O, jest druga planeta. To lecę tam od razu. Oj, tam jest zima. Ajajaj, dobra, jestem ready. I patrz, jest puste miejsca, biżuterię, przedmioty. Kopalnie. I dwie kopalnie, czyli widzisz, jest kilka kopalni. A to tak, spoko. Zaznaczone jest, I są pierwiastki zaznaczone, jakie są. Czyli prawdopodobnie tu jest ten cały fluor, czy co tam mamy wydobyć. Tak mi się wydaje, Plaga. Chociaż, wyglądał podobnie z wyglądu, ale czy to było to nie wiem. Co to za miejsce? Nie mam pojęcia, ale mogłoby być dalej od wakacji na plaży. Wygląda na mroźne zimno. Ty masz dobre, przynajmniej możesz siedzieć w swoich ogrzewanym mechu. Z wyjątkiem górnej połowy mojego ciała, która wystaje. Naprawdę chciałbym, żeby te mechy miały dach. Tak na wrażenie, że stare projekty mechów to miały. Zastanawiam się, dlaczego przestali je robić. No, przynajmniej są odporne na mróz, prawda, Lucy? Haha, twój mech, widziałeś to? Absolutnie nie, zamarznie na kość. Co? Ale wtedy... Skupmy się, ludzie. Yumi, słyszałaś? Jak Molly wspomniała burzę, możemy powinniśmy się temu przyjrzeć. Mam na to rozwiązanie, zostaw to mnie. Tymczasem zobaczmy, co możemy tutaj znaleźć. Ruszajmy! Czyli teraz będzie pewnie tak robić. Mi się wydaje, że będzie tak, że mechy będą wolniejsze, bo jest zimno i będziemy musieli jakiś update na zimno zrobić, tak mi się wydaje. Wow, ile materiałów od razu, pa. O kurde, jakiś... Idę od razu, zbieram to. Czemu jakiś tren zebrałem w ogóle. Ja nie mogę w ogóle kopać. A bo to były kamienie, kamienie ale jestem niemądry. Tlen, ale tlen nie potrzebujemy do misji akurat. Aha. A zobaczę tlen, ile jaki jest ten tlen. Gdzie jest tlen? Ciekawe. O, tu jest tlen. Fluorin, jest, do tych nowych ulepszeń. Bardzo dużo tu jest kamieni, wiesz? No, strasznie dużo. Ale też bardzo dużo złóż obok siebie jest. To dobrze, będziemy mieli.
No, dobra. Te ulepszenie to już mamy gotowe. Ja już zebrałem 15. Jak ma więcej. Już jestem pełny. Jest strasznie dobra. Zimna ta planeta. A co i co, jakoś to się odbija? Że jest zimna? Dziwna. A, dziwna. Nie no, ja widzę, że no, więcej osób powinno zostać dostarczonych do ciebie wkrótce, fajnie. Dobra, nie no, spoko tu widzę. Kolejne. Mamy koła nowe, cyk, pyk. I nowa misja już jest. Ciekawe, czy my jesteśmy w stanie zrobić na tej planecie tą misję. Mech, Argon i Neon. Niech, Argon i Neon są. Kojarzę po obrazkach, no. Dobra. Argon i Neon są. Poczekaj, zobaczmy. Tak, na pewno jest. Nawet mam trochę Neonu. Dzięki, ile tu jest rzeczy. Tak, Neonu trochę miałem nawet. A zobaczę ten Neon. Tutaj, no. Tak, tak, są. Dobra, oddam trochę ziemi. Posprzedaję teraz całą resztę. Money! Ale to chyba najbardziej na początku opłaca się w... Ale te, żeby więcej zarabiać ze sprzedaży chyba, czy nie? No, na pewno. Wartość zasobu zwiększa dochody ze sprzedaży zasobów. Zastanawiam się, czy to nie zarabią. Jest. Tak mi się wydaje, że to spoko takie jest, co nie? A, tak, na pewno. Więcej pieniędzy to dobra rzecz dla twojego pojazdu. Tak mi się wydaje. Więcej pieniędzy to rzecz, która... A ty bardziej na prawo, czy gdzie poszedłeś kopać? Trochę w prawo poszedłem, no. Próbuję teraz wyjść z powrotem. Oddam jej do misji, co tam chce, proszę. I cyk, i hajsik dawać mi. Szybciutko. Dobra. Test. Jak tam te ulepszenia? A, mam tańsze materiały, że mogę. Ten rejestr zwalił, jest super, kurde, to bym chciał. To rzeczywiście. Żeby więcej kasy dostawać, no nie? Ze wszystkiego. Bardzo dobre. Co? Więcej hajsu? No właśnie tak myślę, że więc zdobycie więcej hajsu to fajnie chyba byłoby. Tak jest, no. Śmieszne są te złoża, bo dużo jest ich otoczonych kamieniami, że trzeba wysadzać, żeby się w ogóle dostać. No, no bo to jest nowy poziom trudności, plaga. Co ty myślałeś, że co, planeta będzie mroźna planeta, to taka, wiesz, chillera, utopia? No to myliłeś się. To są strasznie wielkie te złoża, widziałeś? No. Tak z 20 obok ciebie jest na przykład. No wiem, tutaj jest tutaj, bo to taka planeta, widzisz? Ostatnio graliśmy w dodatek, to były koło siebie. A tutaj po prostu zależy od planety, na jakiej jesteśmy. Podatek. W jedynce byliśmy na Ziemi, a tu proszę, jakieś obce planety. Porobiło się. Plaga, czy ty masz jakieś lepsze kółka? No mówiłem ci, że zrobiliśmy zadanie na kółka. I zainstaluj. Dobra, już instaluję. Masz rację. I co one powodują? W trybie niesłuchania o, po prostu. O kurde, wtedy. One powodują, że jesteś jeszcze szybszy. A, no i zainstalowałem. Cyk. U niej coś jeszcze sobie zobaczę, co mogę ulepszyć. Mieliśmy value, 10 tysięcy. To by było fajne w sumie. Też fajne, to też fajne i to też fajne. Wszystkie to są fajne rzeczy, dobra, no oszczędzamy. Dobra, idę dalej kopać. Plaga. Dużo fajnych rzeczy tu. To prawda, plaga. Tak jest, to ja. O, faktycznie, plaga, tu jest tak totalnie... Totalnie dziwny ten, dziwna infrastruktura. Budownicza, że tu wszystko jest tak, wiesz... No, czasem jak się trafi jakieś źródełko, to kurczę. Tak, czasami źródełka są ten. Ale bardzo dużo fluoru na przykład trafiam, a nie widzę tych nowych, tego argonu i tego drugiego nie widzę. Ja raz znalazłem jedno, już więcej nie widziałem, więc... Coś tu jest na rzeczy. Ewidentnie. Dobra, wysadzam trochę, żeśmy mieli łatwiej, bo... Strasznie się trzeba nakręcić. O, znalazłem trochę argonu i neonu. Git. Cacy, cacy do zadania. Dużo go nie potrzebujemy. To tak, to prawda, panie Plax. Dużo go nie trzeba. I troszkę go znalazłem. A najlepszy kopacz, Bladeusz, tak tam nie mówili. Ta, i taka jest prawda. I teraz ja dokonuję tego, na co wszyscy czekali. Odbierz nagrodę!
Jej, dostaniemy nowy balon. Jak coś tlen teraz jest do dostarczenia, jakbyś miał. O kurde. Masz tlenu? Jak on wygląda w ogóle? No taki... Taki tlen, takie rośliny to były. To było dużo na początku, co żeśmy ten... A mam chyba, no mam 5. Poczekaj, oj, sterowiec mamy, ale w sumie to... Kurczę, to jest taka, że lot zwiększa. A, zainstaluję i tak. Dobra, wezmę następną... A, wziąłeś już następną. Tak, 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 jest. I teraz tlen jest potrzebny, jakbyś miał. Dobra. Git, 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 damy radę. Dobry pieniądz jest na tej planecie. Potrzebujemy dużo tlenu! Zbieraj tlen, plaga! Zbieram, zbieram. Spokojnie, spokojnie. Będzie git. Dobra. Ale strasznie dużo trzeba tych bomb kupować, kurczę. O, zapomniałem o tych bombach. No trudno. Nie ma to tamto. No trudno. No trudno, najwyżej ja będę wysadzał. Ja to cały czas rozwalam coś. Dobra, wezmę sobie nitro. No i wysadziłem. Cyk, lecimy w dół. Lecę na głębiny. O, już widzę fajne złoże. No, to jest fajne te złoże, bo są blisko siebie. No i ogromne są niektóre. No. A w ogóle jest boost, jak ma się ten, jak dużo pod rząd wykopiesz. To jest tak, jakiś tak, combo to boost. Prawda, no. Combo boosty są normalnie. Ale też leci po kilka z jednego. Tak, potrafi no, lecieć, no. Co nie? A. O nie, mam, miałem combo boost 27% i zapełniłem fulla. No niestety. No cóż. No niestety, panie Plax. Znalazłem masę tlenu teraz. Tak? Ile znalazłeś? Już mam 11, 12. Uuu, i chyba kopalnię znalazłem. Coś znalazłem tutaj, albo to jest źródło energii, albo jakaś kopalnia, bo wygląda ultra dziwnie. Ale zaraz to wykopę i się dowiem. Dobra, trzymaj ty piara, proszę bardzo. A, jednak nie mam wszystkiego. A, ile masz? Nie przeliczyłem. No, już dłużej oddałem. A, dobra, mam resztę. No i, no i wykonałem misję. Nice, dobra, od razu wezmę następną. Trochę znowu tlenu. Tlenu trochę. Dobra, dostarczy. Dostarczyłem? Dobra, dostarczyłem trochę. Fluoru musimy dużo. Nie stać mi na Cepelina. W ogóle na nic mnie nie stać. No nie, i mamy ten. I teraz tą technologię też. Tą do zbierania ziemi, tak? Że ziemia większa. O, to, to fajne się wydaje. Mani, mani, mani! Fluor trzeba znaleźć, plaga. No. Fluor być cenny. Fluor być cenny, o, dobra. Nie, nie oddałem ziemi, ale z tym gałgam, musiał lecieć z powrotem. Ja. Też wezmę trochę bomb, bo tutaj faktycznie czasami są potrzebne. Bardzo. I zanurzam się, plaga. Dobra. Zanurzam się, plaga, w tym niebezpiecznym środowisku. Ej, faktycznie tu wygląda jakieś źródło no, energii tu jest, źródło nie? Będzie. Jest źródło energii. No i cacy, to pewnie niedaleko gdzieś jest kopalnia, no nie? Może tak być. Jest takie dziwne. Sobie mryga światełko. O kurde, dużo, dużo rzeczy. O, jest kopalnia, znalazłem. Dobra, trzeba to podłączyć. No, ale będzie hajsik, no i zbudować trzeba będzie jeszcze. Na zbudowanie zajdzie dużo czasu. Tak, tak, ale będzie, wiesz, pasywnie to pasywnie. Ej, właśnie, swoją drogą. Tam trzeba się wracać, żeby odebrać, czy unieść? Nie wiem właśnie, zaraz to sprawdzę. O, zaraz zobaczę, Manage Binds. A jest kolekt, 4. Tylko 4 zebrało? Bogowie, ale trochę żenada, szczerze mówiąc. No, trochę jest żenada. Trochę żenada z tym zbieralnictwem. No. No, jest ultra lipa. Ja, to ma być ta potężna kopalnia? No to nie ma jakiejś potęgi. No, jest. Dobra, jak coś postawiłem już te. No i co? No i będzie teraz do postawienia. Czyli tak. Poczekaj, tutaj energię, poczekaj, zaraz zobaczę. Właśnie zastanawiam się, czy to jakoś elektrownia. Zbuduj. Tak, tak, można po prostu zbudować. Tylko zastanawiam się, jak to z tymi... A, jest, żeby to przeciągnąć, faktycznie. Dobra, trzeba po prostu, no faktycznie. Budujesz i tyle, nie? Budujesz po prostu te sznurki i tyle. No. To git. To łatwiutko. No w sumie tak. Pięknie. Dobra, sznurki są podtegowane.
No trzeba tylko będzie te surowce podostarczać, co nie? Mhm. Więc to trochę gorzej plaga. Trochę gorzej z tymi surowcami. Damy radę. Będzie git. O, dostałem jakieś osiągnięcie, no. Za co dostałeś osiągnięcie? W kategorii Discovered, to. Uuu, jesteś prawdziwym Discoverem. Discoverem co? Jesteś prawdziwym. No, jest Discovery Channel, to ja odkryłem nowe rzeczy. No, dobra, muszę ten. Dobra, budowanko. Trzeba tu dostarczyć teraz do budowanka, byśmy tracili tyle hajsu, że szok. No, ale trudno. Na tym polega inwestycja właśnie. Na tym polega inwestycja, plaga. Inwestuj! Dobra. Trudno, dawaj, zbieramy teraz pod kopalni, żeby to zrobić. Zbieramy, no. Tutaj dookoła jest trochę materiału, więc damy radę na pewno. Pyk. Tu jest sporo. Zara, to wykopię. Gdzie jest oddaj? A, deliver all, faktycznie jest coś takiego. Dobra, widzę. Jest, jest, można normalnie tam zarzucić. A, już mam zapchane. Szybko się zapycha. Jeszcze jak się ma tego boosta, to już w ogóle. Kurde. Muszę zainwestować chyba w magazyn. 30% kopalni kurde, dopiero mamy. Kurde, nie to, debilu. Ajajaj. Ej, bo to już jest końcówka odcinka tego prawdopodobnie. Tak, słynna tego... końcówka odcinka. No i moi drodzy, tym akcentem kończymy dzisiejszą niesamowitą przygodę w Mining Mech. Elo, elo! A je,